Jak widzicie, chociaż może jeszcze nie widzicie, w naszym studiu nastąpiło malutkie przemeblowanie. Witam serdecznie pana Marcina Woreckiego i pana Bartłomieja Kaczmarczyka z firmy Innerweb. Witamy. Z firmą Innerweb jako Agencja Rozwoju Regionalnego współpracujemy w ramach naszego funduszu zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, więc już troszeczkę się znamy. Nie znamy natomiast do końca, państwo przypuszczam również nie, jak usługa Innerweb i jak ta technologia działa. Poprosiłabym zatem w konwencji, tak jak to było w naszym poprzednim wejściu, o puszczenie filmiku pokazującego usługę Innerweb. I za momencik wracamy. Posiadamy innowacyjne rozwiązanie w skali światowej, które rozwiązuje problem papierowych pozwoleń na pracę na zakładach przemysłowych. My zastępujemy je e-pozwoleniami. Przy okazji nasz system, nasza sieć iBeacon i sieć urządzeń tak wyglądających rozwiązuje problem związany z geolokalizacją ludzi i sprzętu na zakładach przemysłowych. Nasza firma zajmuje się wdrożeniem usługi Innerweb od A do Z. Przyjeżdżamy, instalujemy urządzenia iBeacon, nie musimy zatrzymywać procesu produkcyjnego. A gdy już zakończymy, to jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie pracownicy, w których miejscach prowadzą pracę, gdzie się znajdują, jak znaleźć sprzęt, znaleźć ludzi. Mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dostępne z telefonu w każdej chwili, w dowolnym miejscu i czasie, gdziekolwiek byśmy nie byli na świecie. Eliminacja, zastąpienie starego procesu pozwoleń na pracę i zastąpienie go e-pozwoleniami generuje znaczne redukcje kosztów w zakładzie. Projekty B plus R, które wymagają rozliczenia czasu pracy przy projektach prototypowych, przy projektach nowych, które wasza firma może sobie odliczyć od podatku dochodowego, może być również rozliczona i zsumowana przez nasz system. Największą zaletą naszego systemu już pod kątem bezpieczeństwa zakładu, bezpieczeństwa ludzi na nim się znajdujących jest to, iż posiadamy system przedpożarowy. Polega to na tym, że pracownik, który w danej lokalizacji, jakaś firma, która prowadzi pracę z ogniem, to nasz system monitoruje to miejsce pracy bardzo dokładnie i jeżeli ta załoga, która wykonuje tę pracę się rozejdzie, oddali, to w tym momencie jest uruchomiony alarm, który informuje brygadzistę, kierownika i inne osoby w pobliżu, ażeby sprawdziły, czy to miejsce rzeczywiście jest aktualnie bezpieczne. Jak wiemy, wszystkie prace z ogniem powinny być w 100% wykonywane w obecności ludzi, którzy stanowią dozór w tym miejscu. Dzięki Innerweb wasz zakład pracy zamieni się w smart factory. Znaczy, jesteśmy najsilniejszym przedstawicielem internetu rzeczy na rynku z naszym nietypowym w skali światowej rozwiązaniu z użyciem technologii iBeacon. Witamy ponownie w studio. No, wasza usługa wygląda bardzo imponująco. Automatyzacja procesów, geolokalizacja pracowników, bezpapierowe pozwolenia na pracę, no to jest coś, czego na pewno rynek oczekuje. Kilka miesięcy temu w tym samym studio odbywał się festiwal BB Days for IT i tam Agencja Rozwoju Regionalnego organizowała hackathon, mający na celu połączenie przemysłów kreatywnych z przemysłem tradycyjnym. Wyszliśmy do rynku przemysłowego naszego lokalnego, do branży automotive z pytaniem, czego oni oczekują. I co ciekawe, oczekują dokładnie tego, co wy oferujecie, ponieważ pojawiały się pytania i związane z BHP, i związane z ochroną przeciwpożarową, te challenge, które oni wskazywali. To jest dokładnie to, co wy oferujecie w swojej firmie. Jak zatem powstał wasz pomysł na stworzenie takiej innowacji? Czy to było właśnie odpowiedź na potrzebę rynku? Czy wynikało to z waszej pasji?
My z Bartkiem tutaj jesteśmy inżynierami i w zasadzie cały projekt i pomysł powstał oddolnie. No, z faktu, że pracowaliśmy w środowisku przemysłowym. Ja zajmowałem się instalacją maszyn, instalacją linii produkcyjnych. No i proces wystawiania tych pozwoleń na pracę no, był jednym z takich procesów, które zajmowały większą część mojego dnia pracy. I już wtedy zastanawiałem się, dlaczego na rynku nie ma rozwiązania, które po prostu reguluje ten proces i zastępuje te 30 minut, 40, niekiedy nawet godzinę czy dwie, w sposób taki zautomatyzowany. Więc my wspólnie z całym naszym zespołem podjęliśmy działania i ten pomysł, który powstał w 2015 roku, zaczęliśmy rozwijać w 2018 po opracowaniu całego biznesplanu i tutaj właśnie przy współudziale z Agencją Rozwoju Regionalnego, w której rozpoczęliśmy proces preinkubacji naszego projektu, no tak jakby narodziło się to i od 2018 roku aktywnie, bardzo intensywnie rozwijamy całe nasze oprogramowanie no i przyspieszamy z tymi pracami aktualnie. Ja akurat miałam przyjemność nawet być na Państwa prezentacji inwestorskiej, więc pamiętam już z 2018 roku ten projekt. Rzeczywiście był imponujący. Jeżeli chodzi o sieci iBeacon, znałam inne rozwiązania, ale akurat to przemysłowe po raz pierwszy zobaczyłam wtedy i naprawdę no, przypuszczałam, że to będzie sukces. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda reakcja zespołów zarządzających zakładami produkcyjnymi, kiedy idziecie ze swoim rozwiązaniem do firmy? Jeśli przedstawiacie swój projekt, przypuszczam, że są bardzo szczęśliwi, że będą mogli odrzucić większość papierów i zautomatyzować te procesy, które no, są często najbardziej uciążliwymi. No właśnie podczas prezentacji reakcje klientów są naprawdę różne. Część klientów reaguje sceptycznie, gdy słyszy hasło geolokalizacja. Wydaje nam się, że to wynika z tego, że po prostu boją się, że ta technologia obróci się przeciwko nim. Jednak większość reaguje dosyć pozytywnie na naszą ofertę. Cieszą się, że właśnie tworzymy narzędzie, które ułatwi i przyspieszy ich pracę. Ogólnie wrażenia, że tak powiem, gratulują nam pomysłu oraz mówią, że nasza oferta jest warta rozpatrzenia. No myślę, że naprawdę będzie to, jeżeli już przekonają się do tej technologii, bo wiadomo troszeczkę to tak jest, że ludzie się jeszcze tego boją. Jednak no, przed wieloma rzeczami nie będziemy mogli uciec i jeżeli przekonają się, że to ułatwia ich pracę i usprawnia te procesy, które do tej pory trwały godzinami, no to z pewnością będą jeszcze częściej pukać do waszych drzwi. A czy macie już jakieś sukcesy na koncie? No firma jest stosunkowo młoda, ale mając takie rozwiązanie, przypuszczam, że czymś już możecie się pochwalić. To znaczy tak, zacząłbym od tego, że w 2020 roku zostaliśmy laureatem trzech konkursów, w tym uzyskaliśmy Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 oraz Polską Nagrodę Innowacyjności 2020, które organizowane były przez Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz Polską Agencję Przedsiębiorczości. Jednak takim największym wyróżnieniem, najlepszą nagrodą, jaką otrzymaliśmy, no to właśnie bycie laureatem Polskiego Produktu Przyszłości. Jest to ogólnokrajowy konkurs z tradycjami już, w tym roku była 23. edycja tego konkursu. No jest to konkurs z nagrodami finansowymi. No i spośród ponad 220 projektów przedsiębiorców z innowacyjnymi projektami, to właśnie nasz został wyróżniony lub też dostaliśmy nagrodę główną. Trudno mi powiedzieć, rozdanie nagród jest końcem marca w tym roku, także jeszcze nie wiemy. Ale to już i tak dla całego naszego zespołu i pracy, którą włożyliśmy w ten projekt, jest ogromnym wyróżnieniem, no, za co się bardzo, bardzo cieszymy. Też się chcę pochwalić, że po kilku miesiącach intensywnych negocjacji, rozmów z funduszem uzyskaliśmy także finansowanie na dalszy rozwój prac badawczo-rozwojowych nad naszym projektem i w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy jak gdyby tą współpracę, dołączył do nas wspólnik, fundusz VC Link, z którym teraz będziemy aktywnie współpracować. To jest projekt współfinansowany jak gdyby z projektu Bridge Alpha z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie uzyskaliśmy właśnie bezzwrotny grant też na rozwój tego projektu. Także to jest takich sukcesów bieżących, to uważam, że jest to
pozwoli nam to całemu naszemu zespołowi przez najbliższych kilka miesięcy intensywnie pracować nad rozwojem tego, o czym opowiadali nam klienci na ostatnich prezentacjach, demonstracjach, które robiliśmy w ich zakładach w ostatnich miesiącach. Czyli zbieracie kapitał i rozwijacie biznes i swoje produkty dalej. Nie bez powodu w naszym studiu pojawił się telewizor, na którym będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wasza aplikacja i wasz produkt działa. Sama instalacja beaconów i samo zaimplementowanie tego w fabryce wydaje się proste, więc jakbym mogła poprosić o zademonstrowanie działania aplikacji, obsługi tej aplikacji pana Bartłomieja. Zapraszam do... Jasne. Do pokazu. Tak jak i instalacja naszego systemu, tak i nasza aplikacja jest równie prosta. Staraliśmy się, aby można było, że tak powiem, intuicyjnie na niej działać. Także ona jest czytelna i przede wszystkim ma nieść pomoc, ma być pomocna. Pierwsze, od czego zacznę prezentację. Korzystamy tutaj z Samsunga Flip 2, który jest połączony z moim telefonem. Zacznę od zalogowania się do aplikacji za pomocą danych logowania. Wczytuję się moje konto. Po wczytaniu się mojego konta widzę listę wszystkich prac, które prowadzone są przez moją firmę. Ja skorzystam z opcji otwarcia nowego pozwolenia na pracę. Innerweb automatycznie wykrywa moją lokalizację i ją uzupełnia. Do mnie należy tylko uzupełnienie opisu. Wybór typu prac, dam jako pracę dodatkową, oraz wybór osoby zatwierdzającej, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za tą właśnie pracę. Przechodzimy dalej, składamy podpis. Jako, że to potwierdzamy, że to my wysyłamy ten wniosek. Wniosek trafia na serwer. Serwer wysyła tą informację do wszystkich osób, które są powiązane z tym obszarem. Także mają one możliwość ingerencji w to pozwolenie na pracę. Mogą je na przykład odrzucić. W międzyczasie, jak wniosek trafia do osób uprawnionych, zademonstruję, jakie funkcje posiada jeszcze Innerweb. Jedną z takich funkcji jest lokalizacja sprzętów. W tym miejscu znajduje się informacja o tym, jak i gdzie znajdują się dokładnie jakieś urządzenia, jakieś maszyny peryferyjne. Kolejną funkcją jest lokalizacja pracowników. W tym miejscu dowiadujemy się, czy pracownicy są na terenie zakładu oraz dokładnie w którym miejscu. Kolejna funkcja, jaką spełnia Innerweb, to jest to wysyłanie powiadomień związanych z terminem ważności uprawnień, jakie posiadamy, jak również Innerweb kontroluje to, czy mam odpowiednie kwalifikacje do tego, aby wykonać zlecone mi zadanie. W tym oto miejscu mogę dokonać stosownych aktualizacji lub też dodać jakieś kolejne moje uprawnienie. Żeby nie było, że nie jest na żywo. OK. Dodaję drugie zdjęcie. Wystarczy. Wystarczy. Dobra, cofamy się. Widziałem, że otrzymaliśmy powiadomienie o tym, że wniosek, na który składałem na rozpoczęcie pracy, został zaakceptowany. W związku z tym możemy bez problemu dołączyć do tej pracy. W chwili dołączania Innerweb informuje nas o ryzykach, jakie będą nam towarzyszyć podczas wykonywania tego zadania. Po zapoznaniu się z ryzykami akceptujemy to. Aha, system Innerweb również kontroluje to, czy dana
kategoria ryzyka nie jest przekroczona, czyli nie będę narażony na jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj wprowadzimy korektę, uzupełnimy to komentarzem. Prowadzenie tego procesu analizy ryzyka udało nam się zrealizować przy współpracy z firmą Alstom Consal z Chorzowa. Robiliśmy to na przełomie roku i ten moduł aktualnie bardzo dobrze wpisuje się w ten proces wystawiania pozwoleń na pracę. Tak, dodam jeszcze, że oprócz ryzyk mamy również typy środków zapobiegawczych, jakie musimy być wyposażeni podczas wykonywania tej pracy. Po wprowadzeniu korekty, którą wcześniej dokonaliśmy, nastąpiła aktualizacja kategorii i potwierdzamy to podpisem biometrycznym. Bartku, czekaj chwilę, odsuń się troszeczkę, żeby pokazać wszystkim właśnie podpis biometryczny. Wykonujemy na ekranie naszego urządzenia mobilnego, przez tak. To nie ma potrzeby wypełniania tego już na papierze, a wersja dokumentu, pozwolenia jest również dostępna na naszym serwerze do zdjęcia, wydrukowania w wersji PDF. Jak widać, pozycja, do której dołączyliśmy, zmieniła barwę na zieloną. I analogicznie do poprzedniego otwarcia wniosku możemy również w tym wniosku otworzyć pracę szczególnie niebezpieczną. No, prace szczególnie niebezpieczne są o tyle istotne, ponieważ ze względu na to wykrywanie tej lokalizacji za pomocą tych naszych urządzeń iBeacon, to my potwierdzamy obecność wykwalifikowanego specjalisty, który ze strony zakładu przemysłowego weryfikuje i sprawdza, czy ta firma zewnętrzna przygotowała się właściwie do realizacji tych prac w tym miejscu, gdzie rozpoczyna. Także nie jesteśmy, InnerWeb nie zgodzi się na otwarcie pozwolenia na pracę, kiedy ta osoba nie zatwierdzi, nie zweryfikuje tego miejsca pracy dokładnie tam, gdzie te prace są prowadzone. To właśnie wszystko w kontekście bezpieczeństwa pracowników. Dodatkowo powiem, że jak mogli Państwo zauważyć, rozpoczęcie takiej pracy trwa z InnerWeb w granicach 3 minut, a nie tak jak to do tej pory wygląda, od 30 minut do nawet 2 godzin. Myślę, że pracownicy BHP, widząc wasze dzisiejsze rozwiązanie, będą bardzo szczęśliwi. Zapraszamy. A gdzie najlepiej sprawdzi się InnerWeb? Czy są jakieś na przykład konkretne branże, w których działacie? Kogo wyszukacie do współpracy? Komu oferujecie swoje produkty? Naszym najlepszym klientem są duże zakłady przemysłowe, które zatrudniają od kilkuset pracowników w górę i co istotne, obsługuje je bardzo dużo firm lokalnych, firm zewnętrznych, które regularnie każdego dnia przychodzą wykonywać prace naprawcze, serwisowe, instalacyjne na terenie tego zakładu. To właśnie w tych zakładach potrzeba wystawiania tych pozwoleń na pracę jest bardzo wysoka i zdarza się, że takich pozwoleń może być dziennie na zakładzie otwierane 20-30, a spotkaliśmy się z miejscami, w których jest ich nawet i 100-200, co przekracza, no, moim zdaniem w XXI wieku, no, nie wyobrażam sobie, że takie procesy mogą się odbywać jeszcze w formie papierowej, a się jednak odbywają. Także jeżeli czują Państwo po naszej prezentacji, że to odpowiedni czas na to, żeby coś zmienić, no zapraszamy do kontaktu, jesteśmy otwarci i bardzo chętni do tego, żeby zaprezentować Państwu, jak to powinno się robić już w XXI wieku w ramach tego projektu Przemysłu 4.0. A czy technologia iBeacon i czy technologia, czy produkt w postaci e-pozwoleń na pracę, to jest jedyna technologia, jaką oferujecie, czy macie jeszcze w planach, a propos tego rozwoju firmy, o którym mówiliście, wykorzystywanie innych jakby dziedzin przemysłu 4.0 w pomocy działaniu zakładów przemysłowych? Tak, jak najbardziej, ponieważ no tutaj akurat z aplikacji jeszcze teraz nie widać, niedługo już pojawi się też taka minimapka, podgląd właśnie tej lokalizacji tych pracowników na zakładzie. Aktualnie my to prezentujemy i wyświetlamy na wersji webowej, czyli w przeglądarkowej wersji naszego systemu i tam można zobaczyć, jak taki pracownik się przemieszcza, jak ta firma pracuje, realizuje te prace na zakładzie, ale poszliśmy o krok dalej. Teraz firma Apple rozwinęła
technologię LiDAR, która jest zainstalowana już w nowych urządzeniach, w nowych iPhone'ach i w iPadach Pro. I dzięki tej technologii jesteśmy w stanie skanować wewnątrz zakładu obszary produkcyjne, obszary związane z liniami produkcyjnymi i zbudować z takich chmur punktów właśnie wirtualny zakład, i na który to właśnie taki wirtualny zakład jesteśmy w stanie nałożyć tą właśnie żywą tkankę zakładu, ten ruch tych pracowników po tym obszarze, żeby można było nawet i bardziej w sposób zdalny zarządzać zespołami, które na terenie zakładu realizują swoje prace naprawcze, serwisowe, czyli po prostu przenosimy się już do takiego pełnego wirtuala i w tym roku bardzo intensywnie będziemy tą technologię rozwijać, także to w ramach naszej usługi, naszego systemu będą Państwo mieli możliwość też stworzenia takiego wirtualnego własnego zakładu do prezentacji czy do potrzeb szkoleniowych, no do różnych celów. I tym sposobem przeszliśmy bardzo płynnie do tematu naszego następnego panelu. Bardzo dziękuję moim rozmówcom za przedstawienie waszego rozwiązania, przedstawienie waszej firmy. Już za chwilę zobaczymy się natomiast z panem Wojciechem Panderem, panem Jolantą Kubatek z firmy For Experience, działających właśnie w zakresie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Także widzimy się za kilkanaście sekund. Dziękujemy.